Zamiast siedzieć w domu przed telewizorem czy komputerem, spędzają czas na świeżym powietrzu i dobrze się bawią. Każdego dnia na uczestników projektu Trener Osiedlowy czeka wiele atrakcji. Kolonie nad morzem, obóz w górach lub zagraniczne wczasy. Nie wszystkie dzieci mogą skorzystać z takich wakacyjnych propozycji. Te, które spędzają letnie miesiące w mieście, wcale nie muszą jednak narzekać na nudę. Wiele sportowych atrakcji przygotowali dla nich trenerzy osiedlowi. Na moim akurat boisku mam dzieci w rozbieżności od 6 lat do 16 nawet. Zdarzają się 17-latkowie, ale oni bardziej już wolą takie typowo męskie rozgrywki typu piłka nożna. Dzieci właśnie młodsze, takie do 16 lat, korzystają z różnych gier i zabaw podwórkowych na boisku, ale najbardziej oczywiście w porze letniej wchodzi w grę oczywiście basen odkryty. Trenerzy dbają o to, aby dzieci mogły poznawać różne dyscypliny sportowe i zachęcają do fizycznej aktywności na świeżym powietrzu. Też ludzie, niektórzy nie wiedzą, że dzieci mogą robić całkiem coś innego niż granie na komputerze, przed komputerem czy na PlayStation. Także między innymi zapraszam wszystkie dzieciaki z okolicy SP2, jak i innych okolic, bo rzeczywiście każda szkoła ma swojego trenera osiedlowego. Także zachęcamy jak największą liczbę dzieciaków, i tych młodszych, i tych starszych, bo dla każdego coś się znajdzie na pewno, na każdym boisku. I rzeczywiście młodym Głogowianom uczestniczącym w wakacyjnych zajęciach nuda nie straszna, bo osiedlowi trenerzy codziennie zapewniają im moc wrażeń. Na przykład gramy piłkę nożną i pan wymyśla po prostu zabawy. Gramy w murarza. Co jeszcze? No po prostu w berka gramy na początek. Biegamy, bawimy się. Czasami nawet możemy się bawić w berka schowanego. W domu można się nudzić, siedzieć przed komputerem, a tutaj można się poruszać. Z przygotowanych przez animatorów propozycji korzystać można 3 razy w tygodniu w godzinach dopołudniowych.